We have some planes, just stay quiet and you'll be okay. We are turning to the airport. Don't try to make any stupid moves. No, we got the right here. American 11 is a hijack. Yes. Drogi terroru. Część druga, 1993-2001. Końcowe odliczanie. Luty 93 roku. Pierwszy zamach terrorystyczny na terytorium Stanów Zjednoczonych uderzył w symbol finansowej i politycznej potęgi kraju – World Trade Center. Wieże przetrwały, ale rozpoczęło się końcowe odliczanie. Droga wiodąca ku serii masowych ataków z 11 września zaczęła się w 1979 roku. Prowadziła przez Teheran, Kabul, Mekkę, Kair, Moskwę i Waszyngton. Stany Zjednoczone wyszkoliły i wyposażyły w broń licznych wojowników dżihadu, którzy walczyli w Afganistanie przeciwko ZSRR. W 1989 roku nastąpiła zmiana układu sił. Zaczął się rozpad Związku Radzieckiego. Amerykanie i arabscy bojownicy stracili wspólnego wroga. Ogarnięci euforią islamiści zwrócili się do dawnych protektorów, tych, którzy w egipskich lochach nauczyli się nienawidzić Zachodu. Byli wśród nich Ayman az-Zawahiri i niewidomy szejk Omar Abdelrahman. Dla klanu Egipcjan zwycięstwo w Afganistanie nie było końcem, lecz początkiem walki, która przeniosła się na grunt amerykański. FBI zwiększyło kontrolę nad szejkiem dzięki pomocy agenta Imada Salema, rzekomego konstruktora bomb. Jednak po konflikcie z przełożonymi Salem porzucił swoją misję. Terroryści prędko znaleźli następcę. Został nim 34-letni inżynier Ramzi Youssef. Po kilku tygodniach bomba była gotowa. Wybuchła 26 lutego 93 roku w podziemiach World Trade Center. Zaczął się wyścig z czasem. Terroryści byli zawsze o kilkadziesiąt kroków z przodu. Metę stanowił poranek 11 września 2001 roku. Przez kilka dni po pierwszym zamachu na World Trade Center FBI próbuje przekonać Imada, by podjął przerwaną misję i na nowo wkupił się w łaski Abdelrahmana. Salem się zgadza w zamian za $1 000 000. Szybko zostaje asystentem szejka. Przychodziłem o 7 rano, szykowałem posiłki, obsługiwałem Rahmana i jego gości, zmywałem, prowadzałem go do toalety. Jest ślepy, nie może sam chodzić. Zakładałem mu kapcie i tak dalej.
Jeden z uczniów szejka Omara nazywał się Siddiq Ali. Raz powiedział, trzeba wysadzić coś w powietrze. Odparłem, zróbmy to. Wymienił kilka celów, m.in. World Trade Center. Chodziło o to, by Amerykanie zrozumieli, że możemy uderzyć w każdej chwili. Mówił też o arsenale na 96. ulicy. Matt powiedział mi o tym kilka dni później. Szykował się nowy spisek. Mieliśmy magazyn używany do innych celów operacyjnych. Zaproponowałem, by podsunął go Siddiqowi jako miejsce na kwaterę główną. Zainstalowaliśmy tam kamery. Salem miał ukryty mikrofon. Obserwowaliśmy konspiratorów godzinami, filmowaliśmy ich. Śledziliśmy wszystko uważnie. Spędzaliśmy mnóstwo czasu w oparach, mieszając substancje chemiczne. Istne piekło. W hangarze było 5 bomb. Panował taki upał, że wystarczyłaby jedna iskra, aby 2-3 kwartały domów znikły z powierzchni ziemi. Każda z 5 bomb ważyła 700 kilogramów. Były podobne do tej, której użyto podczas zamachu w Oklahoma City. Miały wybuchnąć w Holland Tunnel, w Lincoln Tunnel, na Washington Bridge, w gmachu ONZ i w siedzibie FBI. Zagrożenie było ogromne. Próbowaliśmy kontrolować sytuację, korzystając z pomocy informatora i stale obserwując terrorystów, ale oni chcieli wysadzić jednocześnie most i tunele łączące Nowy Jork z New Jersey, gmach ONZ i siedzibę FBI na Manhattanie. Tysiące ludzi utopiłoby się w tunelach pod Hudson. To był spisek na wielką skalę, bardzo niebezpieczny. FBI postanawia uderzyć w mózg operacji. Zdaniem śledczych jest nim ślepy szejk. Podejrzewają, że to on w imię Allaha podżega wiernych do ataku na Amerykanów. I Matt, wyposażony w mikrofon, próbuje go skompromitować. Zaprowadziłem szejka do ciasnej kuchni. Powiedziałem, że wraz z Siddiqiem Alim szykujemy zamach na siedzibę ONZ. Zapytałem, czy uważa taki czyn za dopuszczalny. Odparł, że nie zakazuje nam tego, lecz odradza. Zapytałem, dlaczego. Odpowiedział, że tak będzie lepiej. Przysunął usta do mojego lewego ucha, bo podtrzymywałem go lewą ręką i wyszeptał. Amerykański wymiar sprawiedliwości uznał to nagranie za dowód na terrorystyczną działalność szejka. 24 czerwca 1993 roku prokurator Mary Jo White wydaje FBI nakaz zatrzymania członków jego siatki. Omar Abdelrahman zostaje skazany na dożywocie. Ale sprawca pierwszego zamachu na World Trade Center jest nadal wolny. Ramzi Youssef staje się dla Amerykanów wrogiem publicznym numer jeden. W
Ramzi Youssef urodził się w Kuwejcie, lecz jego rodzice pochodzili z Pakistanu i Palestyny. Od wczesnego dzieciństwa uczulano go na sprawę palestyńską. Żywił nienawiść do Zachodu, zwłaszcza do Izraela. Wyssał ją z mlekiem matki. Dysponował wiedzą niezbędną do tego, by wziąć udział w przygotowywaniu materiałów wybuchowych i planowaniu operacji. Youssef ma interesujące koneksje. Jego wujem jest Khalid Sheikh Mohammed, pomysłodawca ataków na World Trade Center. Radykalizm to u nich tradycja rodzinna. Dodajmy, że obaj mieli kontakt ze ślepym szejkiem. Koniec 1994 roku. Dżihad obejmuje swoim zasięgiem również Filipiny. Napływają tam arabscy bojownicy. Wśród nich Ramzi Youssef i jego wuj Khalid Sheikh Mohammed. Wspólnie snują liczne plany. Udając przedsiębiorców, spotykają się w głośnych barach karaoke, pewni, że nikt ich tam nie podsłucha. Czują się wyobcowani, lecz sumiennie wypełniają misję. New York, New York. Być może słuchali tego szlagieru, w którym jak w lustrze odbijały się ich obsesje. Mężczyźni prowadzą bujne życie towarzyskie. Manilskie dziewczyny cieszą się ze spotkań z majętnymi biznesmenami. Mohammed i Youssef wykorzystują je, zlecając im zakup materiałów do produkcji kolejnych bomb. Początkowo planują zamach na Billa Clintona, ostatecznie jednak wybierają papieża. W styczniu 1995 roku miał odwiedzić Manilę. Ramzi opracował nową, niewykrywalną substancję wybuchową. Przyjechał tu, żeby udoskonalić bombę, która miała stać się wynalazkiem dekady, a może nawet stulecia. To płynna substancja wybuchowa, niewykrywalna przez lotniskowe detektory metalu. Testował ją kilkakrotnie. Jedna z prób odbyła się w manilskim kinie Greenbelt Theater. Ramzi wysłał tam Khalida Sheikha Mohammeda, by podłożył ładunek pod jednym z foteli. Bomba wybuchła o 22:30. Ranna zostaje tylko jedna osoba, ale wynik testu jest zadowalający. Kolejny etap to próba w samolocie pasażerskim. Ramzi Youssef wybiera lot z Manili do Japonii. Podczas międzylądowania na wyspie Cebu znika, zostawiwszy ładunek pod siedzeniem. W wyniku wybuchu ginie pasażer, jednak pilot dociera do Japonii. Gdyby bombę podłożono o jeden rząd foteli bliżej, samolot eksplodowałby w powietrzu. Pojechałem do Manili, żeby przeprowadzić śledztwo. Wówczas nie mieliśmy jeszcze pojęcia, co się szykuje. Wkrótce pojawiły się informacje o spisku. Wypłynęły przypadkowo z powodu pożaru mieszkania w Manili, gdzie pracowano nad substancjami wybuchowymi. Plan terrorystów był zmyślny i śmiały. Chcieli jednocześnie zdetonować ładunki w 11 amerykańskich samolotach lecących nad Pacyfikiem. Prawie im się udało.
Spisek wykryto w ostatniej chwili, gdy w mieszkaniu Ramsey'ego wybuchł pożar. Yusef uciekł, ale zostawił komputer. Policja poznała szczegóły operacji o kryptonimie Bodzinka. Jeden z jej uczestników, pilot liniowy Abdul Akim Murad, został aresztowany. Przesłuchiwał go pułkownik Mendoza, weteran walk z terroryzmem. Groził, że wyda sprawcę Mossadowi. Powiedziałem, w tym co mówisz jest 50% kłamstw i 50% prawdy. Jeśli kłamstwa przekroczą granicę 50%, nie będę tracił czasu. Wydam cię Izraelowi. Zaczynam tracić cierpliwość. Co to za wymysły? Jednak zaczynałem mu wierzyć. Widziałem po oczach, że nie kłamie. Nie mrugał, nie odwracał wzroku. Tego szukałem. Znam to spojrzenie. Często przyszło mi je widywać. To wzrok kogoś, kto mówi prawdę. Badając zawartość dysku, śledczy natrafiają na nowe szczegóły, w tym na dalszy ciąg planu Bodzinka. To całkiem odmienna koncepcja. W trzeciej części projektu zaskoczył mnie pomysł, by przejąć stery samolotu liniowego nad Stanami Zjednoczonymi i rozbić go, uderzając w siedzibę CIA w Langley w Virginii lub w inne cele. Zapytałem Murada, skąd o tym wiesz? Odparł, od Ramsey'ego Yusefa. Drążyłem, miałeś być jednym z pilotów? Mówiłeś, że nauczyłeś się tutaj pilotażu. Kim są twoi towarzysze? A on na to, jest pilot, który szkoli się w Stanach. Nie wierzyłem własnym uszom. Murad podkreślił, że chodzi o zamach samobójczy dokonany przy użyciu samolotu. Myśli pan, że terroryści z 11 września działali już w 1995 roku? Wyniki moich analiz pokazują, że niektórzy tak. Mam podstawy sądzić, iż ten plan stał się zalążkiem zamachów z 11 września. Oddział CIA w Manili przesłał zdobyte informacje do Waszyngtonu. Władze zwróciły uwagę na plan przewidujący jednoczesną eksplozję bomb umieszczonych pod fotelami kilku samolotów. Terrorysta miał wysiąść w czasie międzylądowania, a bomba wybuchnąć po ponownym starcie. Skupiliśmy się na tym zagrożeniu. Nigdy nie usłyszeliśmy od CIA, to nie wszystko. Samoloty będą również uderzać w budynki. A przecież to informacja o kluczowym znaczeniu. 6 lat przed zamachem na World Trade Center i Pentagon terroryści chcieli wykorzystać samoloty liniowe jako groźną broń o niezwykłej skuteczności. Nie dostrzegano jeszcze związku pomiędzy zagrożeniem ze strony islamistów a samobójczymi zamachami. Jednak czas porywaczy zawracających samoloty na Kubę dawno minął. Teraz mieli ginąć wszyscy. Pogląd amerykańskiego rządu na tę kwestię rozmijał się z rzeczywistością.
Potrzeba czasu, żeby zmienić postawę wobec nowego zagrożenia. To powolny proces. Skutki widać dopiero w kolejnym pokoleniu. Chyba że jakieś tragiczne wydarzenie sprawi, iż ludzie zwątpią w obowiązujące poglądy. W tym czasie Amerykanami wstrząsnął zamach w Oklahoma City. Przypisano go skrajnej prawicy. W wyniku ataku na siedzibę rządu federalnego zginęło 168 osób, a blisko 700 zostało rannych. Zamachowca Timothy'ego McVeigha skazano na śmierć. Już na początku śledztwa pojawiła się poszlaka, która do dziś nie została dogłębnie przeanalizowana. Nikt nie zwrócił uwagi, że kilka miesięcy przed zamachem wspólnik sprawcy, Terry Nichols, był na Filipinach, w tym samym mieście co Ramzi Youssef. Wiemy, że Nichols miał kłopot ze skonstruowaniem bomby. Udało mu się to po powrocie z Filipin. Wiemy również, że on i Ramzi Youssef przebywali w jednym mieście w tym samym czasie. Dziwny zbieg okoliczności. Obaj zajmowali się substancjami wybuchowymi. Obaj byli zażartymi wrogami amerykańskiego rządu. Czy ci dwaj mężczyźni o podobnych zainteresowaniach i antypatiach spotkali się w filipińskim mieście? To prawdopodobne. Władze amerykańskie przeznaczają ogromne środki na zatrzymanie Ramziego Youssefa. Za jego głowę wyznaczono nagrodę $2 miliony. Portret mężczyzny widnieje na setkach tysięcy ulotek rozdawanych w Pakistanie, gdzie się ukrył. 7 lutego 1995 roku zostaje aresztowany. Jego wuj, Khalid Sheikh Mohammed, nadal przebywa na wolności. Trafiliśmy na ślad Mohameda w Katarze. Nasi informatorzy donieśli, że pracuje dla rządu w Ministerstwie Środowiska. Chcieliśmy go złapać, ale pomyślałem, że skoro pracuje w ministerstwie, to ktoś musiał znaleźć mu tę robotę. Gdybyśmy zażądali od władz Kataru, aby wydały nam tego człowieka, pewnie by nas zignorowano. Wolałem, żeby FBI i CIA wzięły sprawy w swoje ręce, nie informując o tym Kataru. Władze FBI odpowiedziały jednak, że nie mogą uprowadzić nikogo za granicą. Zwróciliśmy się więc do CIA. Usłyszeliśmy, że w Katarze nie mamy oddziału ani ekipy wyspecjalizowanej w porwaniach. Skontaktowaliśmy się z siłami specjalnymi Delta Force. Wiemy, że macie specjalistów w tej dziedzinie. Tak, ale żeby przeprowadzić taką misję, potrzeba 2000 ludzi, śmigłowca i lotniskowca. To wzbudziłoby podejrzenia. Te organy niechętnie pracują razem. Potrzeba osoby lub grupy, która przekona wszystkich, by zjednoczyli się wokół wspólnego celu. Agencje powinny współdziałać, ale tego nie robią. Aby mogło dojść do współpracy, niezbędna jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a w niej ludzie znający sposób funkcjonowania poszczególnych instytucji. To konieczne, żeby zebrać wszystkich w jednym miejscu i przekonać do działania. W dodatku musi się to odbywać na wystarczająco wysokim szczeblu, tak by można było podejmować decyzje. Biały Dom nie miał wyboru.
Musiał się zwrócić do władz Kataru. Zadzwoniłem do naszego ambasadora w Doha i powiedziałem: proszę rozmawiać wyłącznie z emirem i zastrzec, żeby nikomu o tym nie mówił. Niech zaufany oddział do zadań specjalnych przesłucha Khalida Szejka Mohameda. Nie muszą go długo przetrzymywać, wyślemy po niego samolot. Ale zaraz po wizycie ambasadora u emira Mohamed zniknął. Najwyraźniej ostrzegł go ktoś z katarskiego rządu. Aresztowanie szejka raczej nie odwiodłoby Bin Ladena od planowania zamachów na terytorium USA. Ale wyeliminowalibyśmy jedynego człowieka z Al-Kaidy, bo wówczas już do niej należał, zdolnego zrealizować te plany. W połowie lat 90. Arabia Saudyjska musi stawić czoło coraz potężniejszej fali sunnickiego ekstremizmu. Jednak świat zachodni nie jest jeszcze w stanie przewidzieć skutków radykalizacji islamu. Rządzący nami ludzie dorastali w epoce, w której symbolem terrorystycznego zagrożenia byli Palestyńczycy albo Czerwone Brygady. W latach 80. dołączyli do nich szyici, głównie z powodu Hezbollahu i Iranu. W latach 90. trudno było przekonać jakiekolwiek władze, że z powodu liczebności populacji sunnitów oraz jej rozproszenia mogą się oni okazać groźniejsi od szyitów. Kilkakrotnie mówiłem członkom rodziny królewskiej i rządu saudyjskiego o radykalizacji poglądów obywateli mających za sobą pobyt w Afganistanie. Kazania w niektórych meczetach były reakcyjne, ekstremistyczne i pełne gruźb. Jednak moi rozmówcy wykazali wyjątkową niefrasobliwość. Nie potraktowali poważnie tego zagrożenia. Mężczyzna w szarej szacie obok króla Fahda nazywa się Bakir Bin Laden. Jest jednym z najpotężniejszych ludzi w Arabii Saudyjskiej i bratem Osamy Bin Ladena. Znam chyba 11 braci Osamy. Nie są do siebie podobni. Darzę ich szacunkiem, ale w każdej rodzinie znajdzie się czarna owca. Niestety w tym wypadku owca okazała się wyjątkowo czarna. Osama bin Laden jest 17 z 22 lub 24 synów. W sumie było 50 dwoje lub 54 rodzeństwa. Co ciekawe, Osama był jedynym dzieckiem Mohameda bin Ladena z ostatniego małżeństwa. Jego matka Hamida to Syryjka o palestyńskich korzeniach. Ta zjawiskowo piękna kobieta o silnej osobowości nie była uległą małżonką. Krótko byli parą. Mohamed bin Laden szybko się znudził i rozwiódł z Hamidą. Nazywano ją Abida, niewolnica. W odróżnieniu od innych żon Mohameda, które dały mu po dwoje lub troje dzieci, Hamida urodziła tylko Osama. Zyskał przydomek Ibn al-Abida, syn niewolnicy. Można zatem przypuszczać, że wyzwanie, jakie rzucił saudyjskiej rodzinie królewskiej, było przejawem buntu przeciwko władzy ojca, który odtrącił jego matkę, a z niego uczynił syna niewolnicy. As the teased son of the slave.
Aby zrozumieć, w jaki sposób Bin Laden wkroczył na scenę, musimy cofnąć się do roku 1990 i pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. To czas jego pierwszego konfliktu z saudyjską rodziną królewską. Po inwazji Saddama Husajna na Kuwejt, Bin Laden nie był zadowolony, że Arabia Saudyjska zezwala na stacjonowanie obcych wojsk na swoim terytorium. Według mnie królowi również się to nie podobało, ale taka była konieczność. Bin Laden zasugerował, że w miejsce obcych wojsk może sprowadzić tysiące arabskich mujahedinów. Mieliśmy sami wykurzyć Saddama z Kuwejtu. Tej sugestii nigdy nie potraktowano poważnie. Po pierwsze, nie gwarantowała sukcesu, a po drugie, istniało ryzyko narastania konfliktu między Arabią Saudyjską a Irakiem, gdyby obce wojska się wycofały. Jeśli Osamie by się udało, zostałby bohaterem, ale chyba nikt tego nie chciał. To było dość żałosne. Bin Laden zwrócił na siebie naszą uwagę, ponieważ finansował ludzi, których Stany Zjednoczone uznawały za niewygodnych. Nazywaliśmy go terrorystyczną fundacją Forda. Był bardzo hojny. Osama ściąga na siebie uwagę Amerykanów, finansując zamachy z lat 90. Skłócony z Saudyjczykami, chroni się w Sudanie, a następnie w Afganistanie. W lutym 96 roku do redakcji kilku gazet na świecie wpływa faks, w którym Bin Laden wypowiada wojnę Stanom Zjednoczonym. W tym samym czasie ważny członek siatki Osamy wyjawia Amerykanom jego tajemnicę. Zdrajca nazywa się Jamal Al-Fadl. Dzięki uzyskanym informacjom śledczy po raz pierwszy mogą przyjrzeć się z bliska Al-Kaidzie. Wyjawił nam, że Bin Laden zlecił mu otrzymanie materiału rozszczepialnego. Dysponując nim, mógłby zaatakować wszędzie i każdego. Przypomnijmy, na czym polegała fatwa Bin Ladena. Otóż każdy dobry muzułmanin ma obowiązek zabijać Amerykanów tam, gdzie się znajdują. Nie tylko Amerykanów, również ich sojuszników, Francuzów, Anglików i obywateli innych krajów sprzymierzonych z USA. Uważam, że należy poważnie traktować kogoś, kto wypowiada nam wojnę, dla kogo stanowimy cel, kto chce nas zabić. Oświadczenie Bin Ladena odpowiada wymogom islamu, zgodnie z którymi należy uprzedzać wroga o swoich zamiarach. Oświadczenie terrorysty uświadomiło władzom amerykańskim istnienie wielowymiarowego zagrożenia. Dotyczyło ono wszystkich obywateli, z których większość nigdy jeszcze nie słyszała o Osamie Bin Ladenie. Na razie jednak Amerykanie próbują działać pośrednio, wywierając nacisk na sojuszników, głównie w Arabii Saudyjskiej. Pracowaliśmy z Saudyjczykami, próbując znaleźć rozwiązanie. Mieliśmy nadzieję, że zdołają przywołać Osamę do porządku. Liczyliśmy, że dzięki różnym zachętom, takim jak możliwość powrotu do kraju czy obietnica reform, Bin Laden zostanie ponownie przyjęty na łono salafitów w Arabii Saudyjskiej i będzie po problemie. Prowadziliśmy rozmowy. W 95 roku odbyłem z nim ostatnią dyskusję.
Miałem nadzieję, że nakłonię go, by powrócił do obozu umiarkowanego. Próbowałem przekonać do potępienia zamachu przeprowadzonego kilka miesięcy wcześniej w Arabii Saudyjskiej, co mogłoby przełamać lody między nim a rządem. Następnie, za pośrednictwem rodziny Osamy, władze mogłyby zezwolić mu na powrót do kraju. Ale niestety, Bin Laden nie podejmował decyzji samodzielnie, znajdował się pod wpływem egipskich radykałów. Osama Bin Laden przebywa w Afganistanie. Jego ludzie przygotowują się do dżihadu w obozach treningowych. Jest przy nim dawny towarzysz broni z czasów wojny przeciwko ZSRR, egipski lekarz Ayman al-Zawahiri. Od czasu procesu zabójców prezydenta Sadata prowadzi krucjatę przeciwko jego następcy Hosniemu Mubarakowi i niewiernym na całym świecie. Zrobi wszystko, żeby Bin Laden wziął udział w świętej wojnie. Ayman al-Zawahiri spotkał się z Bin Ladenem w 1997 roku i powiedział mu: to, co robisz, jest bez znaczenia. Musisz lepiej poznać wroga, nauczyć się nim manipulować i wykorzystywać jego własną potęgę tak, by stał się twoją tubą propagandową. Bin Laden zapytał, jak to zrobić? Al-Zawahiri odpowiedział: jeżeli sprowokujesz Amerykanów, zareagują jak kowboje, bez zastanowienia. Nie dadzą sobie czasu na uważną analizę wydarzeń i mądrą reakcję. Po pierwsze, zrezygnuj z zamachu na amerykańskie interesy w Zatoce Perskiej. Znajdź symbol amerykańskiej potęgi, a następnie wydaj oświadczenie, że każdy Amerykanin jest twoim celem, a wrogiem amerykańska tożsamość. Dla muzułmanów Ameryka to jeden ze sprawców ich cierpienia. Po pierwsze dlatego, że wspiera Izrael. Po drugie, bo jest sojusznikiem wielu marionetkowych, despotycznych reżimów w świecie arabskim. A po trzecie, ponieważ amerykańskie embargo wykańcza Irakijczyków. Mają zatem powody, by nienawidzić Ameryki, a ty musisz być przez nich postrzegany jako wybawca. Ktoś, kto ośmiela się walczyć z demonem. Al-Zawahiri i Bin Laden niezwłocznie wdrażają tę strategię. Ich cel: ambasady amerykańskie w Kenii oraz w Tanzanii. Sposób działania: jednoczesna eksplozja dwóch bomb w samochodach pułapkach. Bilans: 24 zabitych i ponad 5 tysięcy rannych, w dużej mierze Kenijczyków i Tanzańczyków. Ameryka doznaje szoku. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że zagrożenie, które dotąd ignorowano, jest naprawdę potężne. Odpowiedź przychodzi 13 dni później, 20 sierpnia 1998 roku. Bill Clinton wydaje rozkaz ostrzelania celów w Afganistanie i w Sudanie. Nieświadomie postępuje według planu al-Zawahiriego. Our target was terror. Our mission was clear: to strike at the network of radical groups affiliated with and funded by Osama bin Laden, perhaps the preeminent organizer and financier of international terrorism in the world today. Dotąd nikt nie znał Bin Ladena, a teraz amerykańskie media mówiły tylko o nim i próbowały dowiedzieć się czegoś więcej na jego temat. Ostrzeliwaliśmy namioty, używając rakiet wartych miliony dolarów. Popełniono błąd. To był człowiek bez znaczenia, a uczyniono z niego gwiazdę. Muzułmanie dotknięci do żywego występują przeciwko amerykańskim represjom. Strategia al-Zawahiriego nadal się sprawdza. Gdy świat arabski dowiedział się o tych atakach, połowa opinii publicznej była za, a połowa przeciw.
Lecz kiedy Clinton zaczął mówić o Bin Ladenie jak o swoim wrogu, 99% muzułmanów stanęło po stronie Osamy. To zmieniło wszystko. Pojawił się nowy bohater. Ujrzeli w nim wybawcę. Nareszcie ktoś rzucił wyzwanie Amerykanom. Wcześniej zaufali Nasserowi, Saddamowi Husajnowi i Kaddafiemu, ale się zawiedli. Teraz przyszedł następny wyzwoliciel. W 1998 roku Saudyjczycy doszli do wniosku, że Bin Laden jest niebezpieczny i dla nas, i dla rodziny królewskiej. Byli gotowi działać przeciw niemu, ale własnymi metodami. Nie uciekając się do radykalnych środków, chcieli skłonić talibów lub Pakistańczyków, by wydali Osamę. Uważali, że akcja zbrojna tylko by umocniła mit Bin Ladena. Saudyjczykom nie udaje się przekonać do współpracy talibów, nowych panów Afganistanu. Amerykanie próbują bezpośrednich negocjacji. Bruce Rydell jedzie do Kabulu. To było zderzenie dwóch światów. My siedzieliśmy na krzesłach, a talibowie na podłodze. My mieliśmy teczki, oni kałasznikowy i wyrzutnie rakiet. Próbowaliśmy przekonać ich, że Bin Laden to międzynarodowy terrorysta, ale oni uważali go za bojownika świętej wojny. Niecałe 12 godzin po podwójnym zamachu podczas akcji ratowniczej na miejscu zjawia się agent FBI John Antichev, a wraz z nim 200 agentów specjalnych, którzy przeprowadzą śledztwo. To był koszmar. Rozerwany przez eksplozję gmach ambasady wyglądał strasznie. Szkoła sekretarek, mieszcząca się obok, była spłaszczona jak naleśnik. W jednym z hoteli funkcjonariusze trafiają na podejrzanego. To Mohamed Sadiq Odeh. John Antichev przesłuchuje go. Wiedziałem, że podłożył bombę i że jest mujahedinem. Nie zapytałem go, czy był w Afganistanie, lecz w której części tego kraju walczył. Nie utrzymał języka za zębami. Odparł: w Dżalalabadzie. Z wcześniejszych rozmów wiedziałem, że to ważny region i że walka tam to było coś. Powiedziałem: pewnie wykazałeś się odwagą. A on na to: o tak, miałem go w garści. Na jego miejscu zadzwoniłbym do kogoś, by dać znak, że nadal żyje i chce, by mnie stąd wyciągnięto. Dałem mu ołówek i powiedziałem: zapisz pierwszy numer, który wykręciłeś po powrocie do hotelu. I lekko uderzyłem ręką w stół, żeby go zmobilizować. Zapisał numer. Później się okazało, że to znany kontakt do kryjówki w Jemenie, używanej przez Bin Ladena. Mieliśmy dowód, że zamach był sprawką Al-Kaidy. Antichev zdobył numer do tego domu w Jemenie. To punkt wymiany informacji telefonicznych pomiędzy przebywającym w Afganistanie Bin Ladenem a jego ludźmi na całym świecie. NSA, wyspecjalizowana amerykańska agencja, zakłada podsłuch. Tymczasem Ameryka emocjonuje się całkiem inną aferą. That is not my recollection. My recollection is that I did not have sexual relations with Ms. Lewinsky, and I'm staying on my former statement about that. If Monica Lewinsky says that you used a cigar as a sexual aid with her in the Oval Office area, would she be lying? Yes, no, or won't answer. I will revert to my former statement.
When we discussed retaliation with President, rozmawiając z prezydentem Clintonem o represjach, wiedzieliśmy, że przez niektórych zostanie to odebrane jako próba odwrócenia uwagi od jego problemów politycznych. Gdy wspomnieliśmy o tym, wpadł w gniew i powiedział: to moja sprawa. To ja podejmuję decyzje polityczne i mam kompetentnych doradców. Wy doradzacie mi w sprawach bezpieczeństwa narodowego. Wypowiadajcie się na ten temat, a politykę zostawcie mnie. Skupcie się na swoich sprawach. Zrozumieliśmy. Informacje dostarczane przez CIA nie zawsze są wiarygodne. Ta fabryka farmaceutyczna w Chartumie została ostrzelana, ponieważ omyłkowo uznano, że produkuje się tam broń chemiczną dla Bin Ladena. Tego samego dnia 75 pocisków rakietowych spadło na obóz treningowy, w którym miał przebywać terrorysta. Niestety zmienił plany. Główny cel nie został osiągnięty. W 1998 i 1999 roku nasz wywiad w Afganistanie pozostawiał wiele do życzenia. Po tym, co zdarzyło się 20 sierpnia, po omyłkowym ostrzelaniu dwóch obiektów, napięcie wzrosło. Nie mogliśmy ponownie ostrzelać żadnego obiektu w tamtym regionie, nie mając wiarygodnego celu. To było niedopuszczalne. Potrzebowaliśmy rzetelnych informacji, bo amerykański prezydent nie może sobie pozwolić na bombardowanie niesprawdzonych celów. Moim zdaniem podjęto niewłaściwe działania. Represje? Terroryści wysadzają ambasadę, my bombardujemy ich obóz. To może się ciągnąć bez końca. Zamiast o represjach należało pomyśleć o destrukcji. Richard Clark bierze sprawy w swoje ręce. Chce skończyć z Al-Kaidą. Sporządza plan globalnego ataku. Nazywa go Delenda. To łacińskie słowo oznacza musi zostać zniszczona. Projekt obejmuje wszystkie sfery, dyplomatyczną, finansową i wojskową. Ten ostatni punkt staje się kością niezgody w rządzie. Kluczowy element planu Delenda nie został zaakceptowany. Chodziło o systematyczne, długotrwałe bombardowanie obozów Al-Kaidy w Afganistanie. Nikt się na to nie zgodził. Choć przecież prowadziliśmy regularne naloty na Irak i byłą Jugosławię. Ludzie z Departamentu Stanu i z Białego Domu powtarzali jednak: już i tak się mówi, że Amerykanie bombardują, co się da. Nie zaczniemy ostrzeliwać kolejnego kraju. Tymczasem śledztwo w sprawie Al-Kaidy nabiera rozpędu. Po części dzięki numerowi telefonu uzyskanemu przez Johna Antichewa z FBI. Podsłuchy pomagają CIA zdobyć ważną informację. Al-Kaida organizuje spotkanie na szczycie 5 stycznia 2000 roku w Kuala Lumpur w Malezji. A jednak agencja nie przekazuje tej wiadomości FBI. Moim zdaniem ten zjazd był kluczowym wydarzeniem. Odbył się kilkanaście miesięcy przed 11 września. Dziś wiemy, że niektórzy uczestnicy szczytu brali udział w atakach na World Trade Center i Pentagon. Niewiarygodne zakłócenia w komunikacji. FBI próbuje rozpracować siatkę, a CIA nie informuje go o tym, że dwóch członków Al-Kaidy wjechało na terytorium USA dzięki legalnym wizom, zezwalającym na wielokrotny pobyt. Khalid al-Midar i Nawaf al-Hazmi odegrali ważną rolę w zamachach z 11 września.
Obaj odbyli szkolenia dla pilotów i uczestniczyli w spotkaniu w Kuala Lumpur. Powiem, co myślę na ten temat. Czy zainteresowalibyśmy się nimi, gdybyśmy kilkanaście miesięcy przed zamachami wiedzieli, że są w Stanach? Oczywiście. I moglibyśmy naprawdę wiele zdziałać. Zlecilibyśmy nadzór nad nimi. Zapewne otrzymalibyśmy zgodę na założenie podsłuchu w ich telefonach. Podkreślilibyśmy fakt, że są agentami obcego mocarstwa. Moglibyśmy śledzić ich fora dyskusyjne, kafejki internetowe, do których chodzili, przelewy, jakich dokonywali. Czy mając te informacje, przewidzielibyśmy spisek z 11 września? Na pewno odkrylibyśmy sporą jego część. Walką z Al-Kaidą zajmuje się wówczas specjalna struktura. W jej skład wchodzą funkcjonariusze FBI i CIA. Jednostka o kryptonimie Alex Station jest niezależna i działa według własnych zasad. Jej siedziba mieści się gdzieś na przedmieściach Waszyngtonu. Oczywiście, że należało przekazać tę wiadomość FBI. To powinno być rutynowe działanie. Nie istniał żaden logiczny powód, by nie uprzedzać biura. Zwykle przebiega to tak. Redaguje się depeszę i kieruje ją do bezpośredniego przełożonego. To ja nim byłem. Otrzymałem wiadomość, przeczytałem ją i przesłałem kolejnej osobie, która miała zaakceptować dokument lub nanieść poprawki przed wysłaniem go dalej. Jednak ten człowiek tego nie uczynił. Poszedłem do niego. Powiedział, to nie dotyczy FBI. To sprawa CIA, ponieważ Al-Kaida dokona kolejnego zamachu w Azji Południowo-Wschodniej. Jeśli uznamy, że należy poinformować o tym FBI, zrobimy to. Dwaj przyszli zamachowcy przebywają na terytorium USA. Odliczanie wchodzi w ostatnią fazę. Decyzja, by nie udzielać FBI informacji na ich temat, wydaje się dziś niedorzeczna, choć wynika z powszechnych wówczas praktyk występujących w relacjach między służbami. Tak zwany chiński mur zapewnia kluczową w pracy wywiadowczej ochronę źródeł i kontaktów służb specjalnych. Istnieją dwa odrębne sposoby postępowania w kwestii terroryzmu. Z punktu widzenia służb wywiadowczych i z punktu widzenia organów ścigania. Wywiad stara się zebrać jak najwięcej informacji, nie interweniując, żeby sprawdzić, czy naprowadzą go na trop innych członków spisku. Pozwalamy tym ludziom przebywać na wolności, ryzykując, że przejdą do działania i zaczną zabijać. Celem FBI jest zaś jak najszybsza reakcja. Gdy tylko agenci się dowiedzą, że dany człowiek to terrorysta, zatrzymują go. CIA musi tropić przestępców, nie interweniując przez długi czas. Ci ludzie mają często krew na rękach. Ale rozpracowując ugrupowanie terrorystyczne, wiemy, że nie mamy do czynienia z aniołami. Od 11 września 2001 roku dzieli nas 18 miesięcy. CIA wie o istnieniu co najmniej dwóch przyszłych zamachowców. Khalid al-Midar i Nawaf al-Hazmi należą do ugrupowania, którym wkrótce pokieruje młody egipski student. Jego nazwisko przejdzie do historii. To Mohammed Atta. Spotkał on Bin Ladena w 1998 roku w Afganistanie. Wyróżniał się brawurą i sprawnością fizyczną, co prędko dostrzegł szef Al-Kaidy. Atta od kilku lat studiował architekturę na Politechnice w Hamburgu.
Nie różnił się od większości ludzi w jego wieku i to wydaje się przerażające. Ja sam przez pewien czas się bałem. Jestem Egipcjaninem, jak on. Studiowałem na Uniwersytecie w Kairze, jak on. Zrobiłem w Stanach dyplom, a on skończył tam kurs językowy. Następnie wyjechałem do Europy, obroniłem doktorat w Szkocji. On zaś kontynuował studia w Niemczech. I co? Czy ja też mógłbym zostać terrorystą? Oczywiście, że nie. Oburzała go amerykańska polityka zagraniczna i to, co Izraelczycy robią z Palestyną. Wiem, że ludzie Zachodu nie lubią podejmować tematu polityki zagranicznej. Obawiają się prób uzasadniania terroryzmu, a jego nic nie usprawiedliwia. Ale jednocześnie, jeżeli zignorujecie gniew tych ludzi i uznacie, że nie ma znaczenia, to nigdy nie będzie dobrze. Ponad 80% nowych terrorystów przejęło radykalne poglądy od innych członków diaspory. Wyobraźmy sobie, jak wyobcowany, mało ważny i odrzucony musiał się czuć Atta w Europie. I nie tylko on. Tak czują się imigranci w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, we Francji. Imam o radykalnych poglądach może przywrócić ich życiu sens. Może wyjaśnić młodemu człowiekowi, skąd bierze się to poczucie klęski. Może też zaplanować jego przyszłość. Nie mówi mu o samobójstwie, lecz o bramach raju. Droga Mohammada Atty do raju wiedzie przez Florydę, a dokładniej przez miasteczko Venice. Młody student z Hamburga zjawia się w miejscowości wypoczynkowej, gdzie wiodą spokojny żywot emeryci z całego kraju. Trzech z czterech porywaczy, którzy 11 września przejęli stery samolotów, przeszło kursy pilotażu w szkole w Venice. Wiadomo, że Atta uczył się latać małymi samolotami turystycznymi. Wiadomo też, że odbywał szkolenia w innych krajach, choćby na Filipinach. Dlaczego przyjechał właśnie tu, skoro na Florydzie działa ponad 250 szkół pilotażu? Pewien amerykański dziennikarz od wielu lat próbuje wyjaśnić tę kwestię. Jednak im bardziej drąży, tym więcej pojawia się pytań. Wśród nich najważniejsze o rolę i strategię CIA. Kluczową cechą lotniska w Venice jest jego położenie, bezpośrednio nad Zatoką Meksykańską. Można stąd wystartować i wylądować tu, nie będąc widzianym z brzegu. Personel lotniska również tego nie dostrzeże, bo nie ma tutaj wieży kontrolnej. Obiekt nie jest obserwowany przez policję. Znając zalety lotniska, CIA już od czasów II wojny światowej korzystała z niego podczas obserwacji karteli narkotykowych. W pobliżu pasa startowego stoi szkoła, do której na 13 miesięcy przed zamachami zapisał się Mohammed Atta. Przed 11 września jej właścicielem był niejaki Stan Hoffman. To niewielka szkółka, jakich wiele na Florydzie. Chodzili do niej ludzie z okolicy. Pewnego dnia Wally Hilliard i Rudy Deckers zaproponowali Stanowi, że odkupią ją od niego za gotówkę. Nie chciał jej sprzedawać, ale oferowali mu dwa razy więcej, niż była warta. Hoffman wziął kasę i wyjechał.
Dekes i Hilliard zaczęli sprowadzać pilotów z zagranicy. Po pewnym czasie w ich drugiej szkole w Naples 80% uczniów stanowili Arabowie. To, co się tu działo, nie miało nic wspólnego z lotnictwem. Szef szkoły z czasu, gdy przebywał tutaj Atta, posiadał odrzutowiec skonfiskowany w Orlando przez uzbrojonych funkcjonariuszy brygady antynarkotykowej. Stało się to 3 tygodnie po przyjeździe Mohameda na Florydę. W samolocie znaleziono 20 kg heroiny. Dlaczego ci ludzie tu trafili? Czy ich wybór był przypadkowy? Istnieje taka możliwość. Ale jeśli przyjechali do Venice, bo wiedzieli, że od 40 lat CIA prowadzi tutaj tajne operacje, to zmieniałoby postać rzeczy. Brakuje już tylko kilku elementów, by złożyć całą układankę. Są to m.in. przyszli porywacze, którzy zaczynają działać w Stanach Zjednoczonych. Ich sieć staje się coraz gęstsza. Tymczasem amerykańskie władze nie mogą dojść do porozumienia w sprawie strategii antyterrorystycznej. CIA kontynuuje tajne operacje. Służby wywiadowcze armii postanawiają realizować własny program ścigania członków Al-Kaidy. Plan Able Danger zakłada użycie niezwykle skutecznych komputerów, zdolnych przebadać miliony elektronicznych baz danych. Analizując profile znanych już terrorystów, są w stanie odnaleźć wszystkie powiązania, które służby wywiadowcze uznają za podejrzane. W 2000 roku szef tego projektu otrzymał plik dotyczący komórki islamistów na Brooklynie. Zawierał jedną fotografię. Widniał na niej Mohamed Atta. Nie doceniliśmy tej informacji. Zidentyfikowaliśmy go, a także innych ludzi, jako aktywnych członków Al-Kaidy w Stanach Zjednoczonych. Ich dane odpowiadały profilom bywalców tutejszych meczetów, a zwłaszcza tych, którzy byli związani z komórką brooklyńską, odpowiedzialną za zamach bombowy na World Trade Center w 1993 roku. Chcieliśmy uprzedzić FBI, by ich obserwowało. Nie namierzaliśmy ich indywidualnie, lecz grupowo. Zakazano nam śledzić każdego z osobna, ponieważ wszyscy wjechali do kraju legalnie. Tyle mogliśmy zrobić. Zabroniono wam mówić o tym FBI? Tak, zabroniono. października 2000 roku Al-Kaida znów uderza. Nie w Azji, jak przewidywała CIA, lecz w Zatoce Adeńskiej na wysokości Jemenu. Celem samobójczego zamachu jest amerykański niszczyciel USS Cole, o który rozbija się motorówka wypełniona ładunkiem wybuchowym. Ginie 17 marynarzy, 39 jest rannych. Od początku października analitycy z Able Danger próbowali zaalarmować władze. Zauważywszy wzmożoną aktywność jednego z ugrupowań w regionie, byli pewni, że zamach to tylko kwestia czasu. Przekonywałem funkcjonariuszy FBI, żeby potraktowali to poważnie, ale okazali sceptycyzm. Musieli się stosować do zaleceń z góry. Mieli niewielkie pole manewru, im również nie było łatwo. Pomiędzy poszczególnymi agencjami istniał mur. Ludzie tacy jak ja nie mogli wykonywać swoich zadań. To było frustrujące. Gdyby organy ścigania zostały uprzedzone, aresztowano by sprawców. Śledztwo w sprawie zamachu na USS Cole rodzi napięcie pomiędzy agencjami rządowymi. Rywalizacja i brak porozumienia źle wpływają na zdolność Stanów Zjednoczonych do działania i reakcji. FBI wysyła na miejsce zamachu Johna O'Neilla, specjalistę od walki z terroryzmem. Mężczyzna głośno wyraża swoje poglądy. Prędko popada w konflikt z ambasador Stanów Zjednoczonych Barbara Bodin. Jednak ich spór niewiele znaczy w obliczu rozbieżnych interesów instytucji zaangażowanych w walkę z terroryzmem. John O'Neill zginął pod gruzami jednej z wież World Trade Center.
FBI oświadcza, zabito 17 marynarzy, wielu innych zostało rannych. Amerykański okręt wojenny jest uszkodzony. Ktoś powinien pójść za to do paki. A CIA odpowiada, świetnie, możemy dopaść tych typków, zamknąć ich. Ale przecież rozpracowujemy całą siatkę, więc lepiej będzie trochę zaczekać, zobaczyć, dokąd doprowadzi nas każdy z nich. Na razie udawajmy przyjaźń z tym lub innym łajdakiem, z tym lub innym rządem. Robimy to niechętnie, ale to strategia długofalowa. Pamiętajmy też o Departamencie Stanu. Ich strategia zakrojona jest na 50 lat. Jako agent FBI mam gdzieś te 50 lat. Chcę dopaść drani, którzy zabili naszych marynarzy. Nie obchodzi mnie polityka. Oto źródło konfliktu. O'Neill powiedział, sprawcy muszą trafić do więzienia. Należy chronić moich ludzi. I spór gotowy. Richard Clark, rządowy car do spraw walki z terroryzmem, jest świadom trwającego w najlepsze wyścigu z czasem. Próbuje przekonać prezydenta Clintona, żeby przyznał mu nowe środki na osaczenie Osamy Bin Ladena. Prezydent wydał zgodę na wykonanie pewnego eksperymentu. We wrześniu i październiku 2000 roku przeprowadziliśmy nad Afganistanem loty bezzałogowym aparatem Predator. Namierzyliśmy Bin Ladena. Obserwowaliśmy go w czasie rzeczywistym. Siedzieliśmy w Wirginii przed telewizorami i widzieliśmy, co robi w swoim obozie w Afganistanie. Predator przekazywał obraz przez satelitę. W tamtym czasie był on przeznaczony wyłącznie do lotów zwiadowczych i nie transportował broni. Jednak dzięki temu aparatowi udowodniliśmy, że możemy obserwować Bin Ladena i wyśledzić miejsce jego pobytu. Objęcie urzędu prezydenta przez George'a W. Busha spowodowało znaczne opóźnienia w walce z Al-Kaidą. Spór w kwestii ponownego przeliczenia głosów dodatkowo skomplikował sprawę. Co ich interesowało? Gwiezdne wojny. Plan Ronalda Reagana dotyczący obrony przed pociskami balistycznymi. Głównym tematem rozmów polityków były negocjacje z Moskwą na temat obrony strategicznej. Przecież czasy się zmieniły. Zajmowanie się pociskami nie było ani konieczne, ani najważniejsze. Nie istniało zagrożenie wojną z Rosją. Nikt nie miał zamiaru posyłać w naszą stronę rakiet. A dla nich stanowiło to priorytet. Następne na liście były Chiny, później Irak. Zajmowali się tymi krajami już 8 lat wcześniej. Wiedzieli, że świat poszedł naprzód, ale nie zmienili porządku obrad. Latem 2001 roku do amerykańskich i europejskich służb wywiadowczych docierają pogłoski o zagrożeniu. Ze środowiska bojowników dżihadu dochodziły słuchy, że szykuje się coś wielkiego. Nie wiedzieliśmy jednak, co, kiedy, ani kto. Wiadomości z różnych źródeł, te od informatorów i te z podsłuchów, wyraźnie się pokrywały. Wynikało z nich, że członkowie Al-Kaidy wiedzą o projekcie gigantycznego zamachu godzącego w interesy Ameryki. Niektórzy pracownicy amerykańskiej administracji zrozumieli, że to nie jest czcza pogróżka. Al-Kaida wysadziła już ambasady, USS Cole, a w 1993 roku World Trade Center. Bez przerwy przekazywaliśmy nowe informacje. Ich zamiary były jasne. Bin Laden powiedział, że zaatakuje nas z niezwykłym okrucieństwem, jeśli nie zrobimy tego, co zechce.
Próbowaliśmy się dowiedzieć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Te wszystkie plotki, to gadanie. Coś jest nie tak. Nie wiem co, ale wiem, że będzie źle. Zaniepokojony pogłoskami Richard Clark stwierdza, że czas ostrzec prezydenta, ale dni mijają, a jemu nie udaje się spotkać z Bushem. W końcu prezydent zareagował. Powiedział: otrzymuję raporty, według których szykuje się zamach tu, zamach tam. Mam dość tych raportów. Dajcie mi plan działania. Condoleezza Rice, przewodnicząca Narodowego Komitetu Bezpieczeństwa, zwróciła się z tym do mnie. Odparłem: dałem wam plan działania w styczniu. Później przekazałem jego zaktualizowaną wersję. Od tygodni czekam na akceptację. Prezydent chce planu działania? Świetnie. Chcemy mu go dać. A ona na to: zwołamy komisję, która oceni tę koncepcję. Zajmiemy się tym po omówieniu kwestii Iraku, Chin i Gwiezdnych Wojen. Wreszcie, tydzień przed 11 września, zorganizowano spotkanie na wysokim szczeblu. Oświadczyłem wtedy: należy uzbroić predatora i wysłać go do Afganistanu, żeby zaatakować Bin Ladena i Al-Kaidę. Aparat był gotów od wielu miesięcy. Działo się to 4 września. Dyrektor CIA, najwyższy stopniem przedstawiciel Pentagonu oraz sekretarz obrony Paul Wolfowitz zgodnie odpowiedzieli: nie zamierzamy zbroić predatora, nie chcemy, żeby latał nad Afganistanem, nie użyjemy go do walki z Al-Kaidą. Dlaczego? Odpowiedź CIA: nie do nas należy wysyłanie samolotów zabijających ludzi. Odpowiedź Pentagonu: nie do nas należy wysyłanie bezzałogowych samolotów zabijających ludzi. Jednak myślę, że po prostu chcieli uniknąć kłopotów. Gdybyśmy pomylili cele, mogliby zginąć cywile. Poza tym to było kosztowne. Myśleli: nie będziemy tracić subwencji, bo Dick Clark ma taki kaprys. Tak czy inaczej, odmówili. Nadchodzi dzień zamachu. Jedenastego września rano Mohamed Atta przyjeżdża na lotnisko w Portland. Udaje się do Bostonu. Stamtąd o 7:58 wyrusza w ostatnią podróż. To lot American Airlines 11. Boeing 767, który wbije się w pierwszą wieżę. W ciągu godziny, zgodnie z precyzyjnym planem, 19 porywaczy wsiada do 4 samolotów w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych. Za chwilę dojdzie do najpotężniejszej serii zamachów wszechczasów. Wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że wulkan wkrótce wybuchnie. I tak się stało.
Rząd amerykański niezwłocznie publikuje zdjęcia i nazwiska 19 porywaczy. Mógł to zrobić, ponieważ CIA znała tożsamość przynajmniej części z nich. Pytacie mnie, co czuję, myśląc o 11 września. Nie mogę pogodzić się z brakiem reakcji na pobyt w Stanach Khalida al-Midara i Nawafa al-Hazmiego. Ci ludzie od ponad roku byli w USA. Wyobrażam sobie, co czują niektórzy agenci. Będę ważył słowa. Jestem przekonany, że FBI nie zostało poinformowane o spotkaniu w Malezji i o fakcie, że ci dwaj mężczyźni mieli amerykańskie wizy. W innym wypadku John O'Neill zażądałby wszystkich szczegółów operacji. Tożsamości terrorystów, podań o wizy. Objąłby ich nadzorem, a w końcu aresztował. Ludzie mówią mi, i być może mają rację, słuchaj, Mark, bliźniacze wieże, które zostawiły po sobie puste miejsca, i tak by runęły, ponieważ dla terrorystów były świętym graalem. Gdybyśmy aresztowali owych 19 porywaczy, albo tych dwóch, którzy byli tu na początku, ich następcy zastosowaliby inną metodę. Postanowili, że powalą te szatańskie wieże. To była tylko kwestia czasu. Może po prostu stałoby się to innego dnia. Kto wie, co by się zdarzyło, gdybyśmy zapobiegli ich działaniom. Nie można tego wiedzieć i to jest bardzo trudne. Czy dziś żałuje pan, że posłuchał rozkazu? Codziennie. 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 Ale nic na to nie poradzę. Absolutnie nic. Chcecie mnie skazać? Atakować? Grzebać w moim życiu prywatnym? Proszę bardzo, mam to gdzieś. Jestem zmęczony. Wszyscy mnie osądzają. Mam dość. Ale żałuję. Tak, żałuję. Gdy po 11 września dowiedziałem się o tym, byłem oburzony i wściekły. Później, po śledztwie komisji, doszedłem do wniosku, że raport prawdopodobnie dotarł do CIA w niedzielę albo podczas urlopu jakiegoś pracownika. Myślałem, że to musi być błąd któregoś z szeregowych urzędników. Ale się myliłem. Wszyscy ludzie, którzy w CIA zajmowali się walką z terroryzmem, wiedzieli o sprawie. Począwszy od dyrektora, w sumie 50 osób. I to od ponad roku. Przez ten czas nie wspomnieli o tym ani razu. Ani mnie, ani szefowi FBI, ani szefowi do spraw walki z terroryzmem. Każda z tych 50 osób milczała przez rok. To była rozmyślna polityka idąca z góry. CIA celowo ukrywała tę informację przede mną i przed FBI. Czy po fakcie pytał pan szefa CIA o powód? Nigdy nie otrzymałem jasnej odpowiedzi. To kluczowe pytanie, zgadzam się. T-
Myślę o obywatelach tego kraju, zwłaszcza o mieszkańcach Nowego Jorku i o wszystkich, którzy wtedy zginęli, o strażakach i policjantach. Robili, co do nich należało, o nic nie pytając. Myślę też o ludziach, którym życie przewinęło się przed oczami, zanim wyskoczyli z wież. Widzieliście zdjęcia. Co czują ocaleni i rodziny ofiar? Czy ktokolwiek z nas mógłby dziś spojrzeć im w oczy i powiedzieć: zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy? Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Tu kończy się droga wiodąca ku zamachom 11 września. Połączyliśmy wszystkie znane nam elementy terrorystycznej układanki. Niektórych brakuje do dziś. Tworzą jednak widoczny obraz. I budzi on niepokój. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet Plus, M Studio. Tekst Magdalena Kamińska-Morużą. Konsultacja arabistyczna dr Marcin Grodzki. Czytał Paweł Straszewski.